so extraordinary. Something's got a hold on. No witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony nie kto inny, tylko Mr. Kozioł. Moi drodzy, lecimy do przodu. Sprawdźmy, co nam pokaże ta lokacja. Ciekawe, czy uratujemy lwa. Czy spotkamy go, gdy już na przykład nie będzie żył. Tam raczej nie przejdziemy, ale sprawdzę jeszcze ten domek. Nawet nie jest domek, tylko jakaś kaplica. Matko. A, dobra, już to było, już to było. Ochraniaj go. Teraz jej to nie wejdziemy. Dobra. Zostało nic, tylko iść do przodu. Oczywiście dla chętnych. Tu mamy staliszek w końcu. Spoko. Okej, luneta. Ej, 10 kosztuje. Stabilność. Mierzyć do odległych celów za pomocą X. Okay. Teraz pytanie, czy lunetę dać tutaj do kuszy? Może jednak dać do tego pistoletu myśliwskiego. Dobra, dajmy do tego pistoletu myśliwskiego, może. Może to się przydać. Strasznie jasny jestem na tych filmach, ale to jest spowodowane tym, że po prostu nagrywam w dzień i po prostu jeszcze świeci światło z prawej strony. Dzienne, światło dzienne. Światło dnia. Okej, bełcik. To wszystko. Do przodu. Nasza wioska jest za tymi polami. Musi się to było zakraść po prostu. Prawda? O tym, że jest wilków? Są ich całe setki. Jak do tego dopuściliśmy? To już bez znaczenia. Bądź gotowy. Okej, czyli wojna. Tak jak myślałem.
Okay. Ja chciałbym wpaść tutaj. Też zwabić się, znaczy zwabić ich tutaj wszystkich. Sobie na głowę, na głowę. Nie ma się czego bać. Wilki nie mogły dotrzeć tak daleko. A jeśli się mylę? Niech ona nas chroni. Okej. Spoko, bo możesz tutaj wszędzie przeskradać i... nie mieć otwartej walki typowo. No. Trochę gówniana sprawa z, czasami z tymi NPC-tami. Czasami blokują wam te drogi. Ten tu podejdzie, to zabijemy tego. Co? O nie, serio? To nic. Więc po otwartej, znaczy po skradaniu się. Wszyscy tu przyjdą. Sasza? Ejku, ale to źle wyszło. Nie no, nie ma co walczyć, nie ma co walczyć. Komando! Tędy! Chcę jej uciec! Taka dobra ta luneta to nie jest. Może być lepsza. Nie, ała, 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 ała.
Czekajcie, to wszyscy? Chyba tak. To było słabe. Chodźmy do wioski. Pewnie mogliśmy jakoś tutaj się też przeskradać. No ale trudno. Wyszło jak wyszło. Próbuję pozbierać wszystkie rzeczy, które tutaj jeszcze leżą. I dopiero pójdziemy. Tam już byliśmy, tak wątpię, że coś idziemy, ale tutaj... Jabłuszka. Nie no, to chyba wszystko. Kurde, ale to jest strasznie dziwne, że tutaj nie ma zarażonych. Naprawdę tutaj nieźle muszą patrolować, no bo zobaczcie, tutaj zero palisady jakiejś konkretnie jest nawet. Albo muru jakiegoś, cokolwiek. Rodzenie się. Tu wyspa, nie? Zombiaki co prawda nie pływają, ale... Wiecie, ktoś tutaj na przykład mógł być zarażony. No dobra, tutaj jest jakieś prowizoryczne ogrodzenie. A bez ręki. To tu. Chodź. Jak ręka? Boli. Tędy. Max bełtów mamy. Teraz. Dobrze, że chociaż metalowych sztućców używają. To ten. Abi, pomóż mi. Żyje? A. Zabił matkę. Dzięki Bogu. Jej sprawka. Próbowałem z nią porozmawiać. Chciałem, żeby zrozumiała, ale ona nie przestawała krzyczeć. Zaczęła mnie gonić. Próbowałem ją powstrzymać i ja tylko odpychałem. Hej. Uderzyła w stół i... Słuchaj. Ja. Tylko się broniłeś. Nie zrobiłeś nic złego. Będzie dobrze, obiecuję. Nie chcę tu być. Porobiło. Cześć, mały. Chodź. Tutaj. Jara, ja nie powinienem był. Dobrze. Dobrze, że jesteś. Chodźmy. Co się dzieje? Wielki? Całej wyspie.
Nic nie będzie. Ona nas chroni. Nie powinniśmy latać do łodzi? Nie. Słychać, że tam walczą. Ja słyszę to wszędzie. Haven jest sporo łodzi. O tym właśnie myślałam. Przejdziemy przez Stare Miasto. Unikniemy głównych dróg. Jak daleko jest Haven? Niezbyt blisko, ale to najlepsze wyjście. Idź za nami. Prowadź. No widać, że tutaj się Mabi przywiązała do nich. Okej, mamy burzę. I króliczka. Wszyscy ruszymy walczyć z wilkami. Tak. Mierzej, tutaj jest apteczka. Ue, 117 supli. Sporo. To jak najbardziej. Spotkało. Nasza wiara nie zapewnia nieśmiertelności. Codziennie możemy stracić bliskich. Ale nasza wiara pozwala znaleźć siłę, by przetrwać straty. Ona nas prowadzi. Na końcu ulicy. Kurde, to jest pokazane takie... Do środka. Szybko. Jakie dziwne otoczenie tego świata. No dziwne to jest złe określenie, po prostu chciałem powiedzieć kurestwo tego świata. Bo z jednej strony zarażeni, z drugiej strony walki o terytorium, o pożywienie. Nie jestem w stanie tego określić i wiecie, inne proste przekonania ludzi zmuszają ich po prostu do tego, żeby walczyli ze sobą. Zamiast połączyć na przykład siły, nie? Pod drzwiami. No wiadomo, to jest po prostu apokaliptyczny świat. Tutaj, to jest możliwe. I tak naprawdę nic dziwnego, że walczą. Porzucamy tak wiele osób. Nie pomożemy im. Wiem. Nie. Ale widać takie... Dobrze. Takie zło. Musimy zejść z ulicy. Mamy im uciec? Tak. Pójdziemy inną drogą. Części na pewno się przyda. Uliczką po drugiej stronie. Idź.
Ej, strzały coraz wyraźniej. Potrzebujemy pomocy. Nie wiem. Nie zatrzymuj się. W sumie i tak wilki myślą, że Abby zdezerterowała, także... Każdy i tak jej nienawidzi. Co ty wyprawiasz? Musisz mnie wysłuchać. Kogo tam chowasz? Ocalił mi życie. Odsuń się. Pogadamy w bazie. On nie jest z nimi, proszę cię. Odsuń się. Kurwa, to jest jeszcze dzieciak. Abby, masz 3 sekundy, żeby odsunąć się od blizny. Raz. Zastrzelisz mnie? 2. Nigdzie, kurwa, nie idę. Nie! To jest, kurwa, ognia! Lew, musimy uciekać. Nie żyje. O Boże, ona umarła. Ale idziemy. A ty z nimi, kurwa, trzymasz. Z tobą trzymam, do cholery. Posłuchaj. Będziemy musieli z nimi walczyć, okej? A potem potrzebuję, żebyś zaprowadził mnie do łodzi. Nie mogą nas zatrzymać. Jasne? Okej. Okej. To idziemy. A pierdziele. Wiesz, co możesz. Niczego nie potrzebuję. Czyli tutaj już jest postanowione po prostu, że Abby no po prostu już raczej z wilkami nie będzie. To co będzie później. Właśnie o tym mówiłem, że zdezerterowała, nie? I widać tutaj jej przemianę trochę. No już mam właśnie w planach to, zapewne, żeby po prostu pójść razem z nimi do... Przyszłaś ich ostrzec, jebana żmijo? Do Santa Barbara. Myślałem, że ten gość jest tutaj. Co jest grane?
Karat poleci. Główka. Ej, co idzie to? Jak ja w niego celuję, nie pokażę głowy. Ale jak kończę celować, a ja teraz to mnie zaskoczył. No bo sens by było totalnie. Już poniej! Nie ma co walczyć tak, wiecie, raszując na nich. Urany. Ej, tam jest jeden, tutaj też jest jakiś gość. Chodź go. Zbieramy później wszystko. Gdzie oni do chuja są? Na dole! Nie, ła. Tak, wiem, że mogę przepływać grą. Tylko nie wiem, jak wejść tam na górę. W ogóle olejmy może ten temat tej góry. Tamta i tak będzie musiała zejść. Wszystko co możemy. Przodu. Okej, okay, jeden gość jest tam. Kurde, wszyscy są niestety już na górze. No kurczę. No te przeładowanie by tutaj się przydało jeszcze. Szybsze. Okej, chyba wszyscy. Lew, jesteś ze mną? Tak. Chodźmy do wyjścia. Dobra, na samym początku jeszcze przeszukajmy tutaj to wszystko, bo jednak wypukaliśmy się trochę z tych wszystkich rzeczy. Czekaj chwilę. Będę patrzeć.
Ciężko jest się tutaj poruszać i to też było problematyczne. No ale to działało w dwie strony. Chyba raczej. Oprócz tych na górze. Taśmy, apteczka, czy w sumie to batonik. A tutaj były schody, kurcze. Patrzmy jeszcze ja. Okej, to chyba wszystko. Dobra, już myślałem, że się zabiję przez chwilę. Ale na szczęście takie było. Dobra. Jak już mówiłem wcześniej, Abby wątpię, żeby już wyśpiła wilków jeszcze. Jednak oni też będą o tym pamiętali, więc też pewnie będą ją ścigali. Lew, ściągnij tę drabinę. Zbierajmy jeszcze wszystkie części, które tutaj mamy. Tędy. Dajmy sobie tutaj może pojemność. Jeśli chodzi o ten. Ale to wtedy też więcej będziemy mogli przenosić amunicji. Myślniczka. Nie chciałem wyjść. Ojej. No dobra. Co tam mamy? Stabilność. Przyda się. Chociaż no niekoniecznie, ale no. Wiadomo, i tak tej strzelby używamy po to, żeby po prostu dobić wroga, który podchodzi bliżej, ale tak już sobie nie miałem co z tymi punktami zrobić, a może się przydać. Lepszy feeling strzelania będzie. Lew,
Gdzie są łodzie? Przy stani. Za płomieniami. Chodźmy tam, nim wszystkie przepadną. Tak? Tak. Nie umrzemy na tej wyspie. Wiem. A, no to nieźle. Wzdłuż kamiennych mostów. Dobra, podążaj za mną. Zabij wszystkich! Czekajmy, aż oni sami się wystrzelają. Może. Których wykorzystać jako zakładników. To Abi jest tutaj. No jak on mnie zobaczył? Zabić ją! Nie! Zajmijcie ich! Ej, no przecież to jest nienormalne. Zresztą oni się strzelali z tymi buziami. O rany. Problematycznie to wyszło. Troszkę. Oddać im drogę! Zaciężam! Nie to! Nie to! Mogę ten... Ojej, no nie, jeszcze nie padł. Chyba wszyscy. Nikogo nie widzę. Zachowaj czujność. Jest jeszcze jakiś konik. Się przydać. Abi, mam pomysł. Ja też mam. Jak najszybciej stąd uciec. Dobra, też mnie niestety nie weźmiemy. Czy to wszystko? Chyba tak. Tam już nie będę szedł, możliwe, że tam coś zostało, ale... Będę się wracał. Lech, chodź! Umiesz jeździć?
miarę. Trzymaj się! Jo! Głowa nisko! Zabij, ucieka! Cały czas prowadź! Przed nami! Zaczyna się! Wychodzę się! Nie, w sumie patrzę na to z perspektywy czasu. Bo Abby postępuje tak samo jak Joel. Wiecie, bo no Joel też postąpił w ten sposób, że każdy chciał go zabić po prostu przez to. Że... Nie wiem. Są tam te łapie. Ratował Eli. Tam się strzelają ludzi. Okej, już niedaleko. Ale jaka to jest walka. Leczę się od razu. Potrzebuję trochę. Naprawdę kiepsko strzelać. Nie! Kurwa! Akurat mi się też skończyła amunicja. Jakby tak... Trochę jeszcze ich jest. O ty luju złoty.
nie trafiłem? Alkoholu. Kurczę. Jeszcze jeden chyba został. Bo jedna. Chodź, Abi! Moment, moment. Może być sporo itemsów. Alkohole. Na pewno przyda. Że nie będę biegał tak z tym... z tą dwururką, znaczy z dynamitem. Okej, coś tutaj. Ej, to chyba wszystko. Tak, tak, wiem, trzeba balansować. Konstrukcja nie wytrzyma! Nie! Ale! Tak się teraz zapadnie! No chyba raczej tutaj nic nie będzie. Nic mi nie jest!
tak. Shit. Przynosisz hańbę! Zostaw go. Nie chcę! Druga wawelczyca! Ła, no przecież uniknąłem tego. Dobra, no trzeba czekać, aż on atakuje i dopiero wtedy będziemy mieli kontrolować. No nie ma twarzy. Rany, to jest jeden z dłuższych odcinków, teraz, aczkolwiek dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo. Kurczę. Pełno zaraszonych, a ludzie biją się z ludźmi. Zabijają się. Bardzo dziwna istota. Imię wiary. Oboje nie mają gdzie wrócić. Abby już jest w koszulce, czyli będzie bliska spotkanie Ellie.
No dobra. Tak. Ale moi drodzy, dalej pójdziemy już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję oczywiście, lajkacza i komentarz, bo to właśnie napędza kanał. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się.